Zacznij od pokrojenia melona na cztery części. Z jednego melona przygotujesz około 4, może 5 porcji carpaccio. Wydrąż miąższ i obierz owoc przy użyciu ostrego noża. Sięgnij po mandolinę i każdą ćwiartkę melona pokrój w cienkie plastry. Teraz przejdź do przygotowania sosu. Jedno żółtko, 2 łyżeczki musztardy i 2 łyżeczki miodu wymieszaj przy użyciu łyżki lub trzepaczki. Melona wraz z szynką rozłóż na talerzu wedle uznania. Na koniec polej całość przygotowanym sosem i dopraw solą oraz pieprzem. Widzisz, jest to bardzo prosty i szybki przepis na carpaccio. Na pewno będzie orzeźwiające, dlatego sprawdzi się na przykład na letnim garden party.